Okej. To mamy w sumie teraz już chyba najbardziej złożony zestaw. No i najbardziej optymalny, jednocześnie najmniej zużywający energii itd. itd. Specjalnie do tego przystosowane silniki prądu przemiennego, 12-polowe, których prędkość obrotowa jest znacznie niższa niż standardowo dostępne rozwiązania. Spięty z przekładnią RV50, więc tutaj praktycznie na wyjściu mamy super wolne obroty. Jak wolne możemy to sobie zweryfikować, tutaj uruchamiając chociażby ten sterownik. Ach, tutaj akurat nie ten silnik uruchomiłem. Dobra. I to jest właśnie taka prędkość mniej więcej obrotowa, około jednego obrotu na minutę, daje nam w miarę sensowne sterowanie tym prędkością trackera, tak żeby on nie szarpał. No oczywiście wielkim plusem jest tutaj ten inwerter, który pozwala nam na dodatkowo dosterowanie prędkości maksymalnej i tak dalej. To znowu, że korzystamy z inwertera, pozwala nam na korzystanie z całego panelu logiki. Więc tracker, w sensie sam sterownik, jest już dosłownie tylko procesorem. Tutaj on już nic specjalnego nie robi. Oczywiście ma tam kanały wejściowe, nie podłączamy ich w tej chwili, tutaj, żeby już nie zaciemniać obrazu. I tak tych kabli jest sporo. Ale my teraz będziemy się koncentrowali na tym, jak sterujemy się takimi silnikami. To są silniki prądu przemiennego, jednofazowe, dwucewkowe, a więc trzyprzewodowe. To ma istotne znaczenie w pracy samego rozwiązania, dlatego że w takiej sytuacji trzeba odpowiednio dostosować inwerter, czyli w sensie tak go ustawić, żeby niekonieczne było stosowanie tutaj kondensatora na jednej parze przewodów. Kondensator może być problematyczny czasami, więc chcemy skorzystać z inwertera i tej funkcjonalności. W zamian za to inwerter nam pozwala na wykorzystanie funkcjonalności we wbudowanej i wysyłanie odpowiednich impulsów, odpowiedniej częstotliwości na ten trzeci przewód. Ale kolejność przewodów ma znaczenie. Tutaj mamy dokładnie tak, biały, czerwony, żółty. Tego się trzymajmy. No, można sobie tam jeszcze trochę pokombinować z tymi kablami, ale to przetestowane najlepsze rozwiązanie jest biały, czerwony, żółty. Wtedy ten silnik sobie pracuje równo, stabilnie i cicho, tak swoją drogą. Nic tutaj się specjalnego nie dzieje. Słychać, mam nadzieję, że słychać przynajmniej tę kwestię polowości. Co się stanie, kiedy inwerter jest źle ustawiony? Tutaj możemy sobie wybrać opcję, tylko że pamiętajmy, tylko i wyłącznie w tym inwerterze w wersji AT2. Ani 1, ani 3 nie daje tej możliwości, tylko AT2 daje możliwość sterowania silnikiem jednofazowym szybszy przewodowym. On ma taką funkcjonalność, parametr, instrukcja bardzo ważna. Jest tutaj taki parametr, który mówi 92, on istnieje tylko w AT2. Może sterować trzyfazowym lub silnikiem 3-line single phase. To jest nasz ten przypadek, trzyliniowy, jednofazowy. I teraz co się stanie, kiedy ja to zmienię to ustawienie? Dojedziemy do tego parametru 92. Wbijamy się do niego. Teraz mam dwójeczkę, czyli zgodnie z instrukcją steruję silnikiem jednofazowym. Zrobię z niego 0. I cóż teraz się zadzieje? Uwaga, wychodzimy sobie z tych ustawień. Słychać? Mam nadzieję, że słychać. To jest niezgodność faz i ten silnik będzie się teraz grzał. To nie jest sposób, w jaki on powinien pracować. On w ogóle wibruje i tak dalej. To jest powód, dla którego wibrowanie silnika może występować. W takiej sytuacji powinien odpiąć jeden przewód i podłączyć sobie cewkę, ale my nie należy podłączyć sobie kondensator, ale my nie chcemy stosować kondensatora, my chcemy wykorzystać pełną funkcjonalność sterownika, więc tutaj musimy wejść do parametru 92. Jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać, parametr 92 ma być na 2 ustawiony tutaj. Wchodzimy, zmieniamy ustawienie na 2, klik, gotowe, tymże sposobem ustawiony już teraz i on teraz już nie będzie wibrował, będzie pracował równiutko. Także to, na to zwróćmy uwagę, nie stosujemy innych inwerterów, to są właśnie te inwertery przewidziane do pracy z takimi silnikami, koniec. Teraz jeśli chodzi o sposób regulowania prędkości obrotowej, my bierzemy takie ustawienie, gdzie prędkość obrotową sobie ustawiamy tutaj,
czyli maksymalną prędkość ustawię jakąś tam zadaną i po włączeniu będzie sobie tak tam pracował z taką prędkością maksymalną, nie? Jeśli będę chciał go obrócić, no to będę mógł tutaj sobie nim obracać, wciskając odpowiedni przycisk, on się zatrzyma i wróci, zacznie z powrotem pracować, ale ustawia się do tej prędkości, którą sobie zadaliśmy. Więc ja tak powiedzmy zostawmy, tak będziemy pracować, ten parametr można tu ustawić, to jest P10, wtedy można modyfikować te ustawienia i sobie tutaj bawić się tymi interfejsami. Druga istotna rzecz, jeżeli pracujemy ze sterownikiem i chcemy, żeby sterownik nam włączał któryś z silników, na przykład tak jak tutaj mam ten już inwerter tak ustawiony, żeby on załączał mi ten silnik, czyli idzie sobie na północ, idzie sobie na południe, to na tym inwerterze pracuję, ale ten inwerter nie pozwala mi uruchomić się. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja tutaj mam ustawiony już parametr P11 po to, żeby współpracować z tym sterownikiem. I tutaj też zrobimy tak, żeby współpracować z tym sterownikiem, bo w tej chwili tutaj reakcji nie mamy. Wchodzimy znowu do ustawień, szukamy parametru P11, wybieramy ten parametr i ustawiamy na dwójkę. Teraz dopiero mamy reakcję na działanie samego sterownika naszego. Ale w zamian za to, że ja tutaj mogę sterować sobie tym sterownikiem, nie mogę sterować przyciskami. Więc co wtedy, kiedy chciałbym coś serwisować i tak dalej? Albo zmieniam parametr P11, ten parametr, albo go zmieniam na 0 z powrotem, albo steruję tutaj tymi gniazdami. No to już do wyboru, pamiętajmy o tych dwóch parametrach. Jeden najważniejszy parametr P92, zgodnie z instrukcją ustawiamy, mamy go tu ustawionego tak, żeby pracować z silnikiem trzyfazowym. No i drugi parametr P11, chcemy, żeby korzystać z tego interfejsu, to znaczy, że gniazdo X4 i X5 to jest prawa-lewa, tutaj gniazdo X4 jest X5 prawa-lewa i w tym przypadku dla tego inwertera podłączyłem sobie przewody północ-południe, od do tego inwertera podłączyłem sobie przewody wschód-zachód. To mi pozwala na sterowanie sterownikiem już poszczególnymi silnikami. Jedna, druga strona. I tutaj podobnie, lewa, prawa. On tutaj pięknie startuje, równiutko. No te chińskie inwertery wydaje się, że no proste, skuteczne, ale naprawdę fajnie sobie działają i radzą sobie z silnikami różnej jakości. Uwaga, tylko AT2 pracuje z silnikiem jednofazowym, dwucewkowym, trzyprzewodowym. Kolejność przewodów ma znaczenie, ustawienie parametrów ma znaczenie. Tutaj jeśli chodzi o samą konfigurację, to mamy tyle, więc tutaj nie będę się za bardzo rozwodził. Zgodnie z instrukcją, tu mam przewody fazowe. To jest jednofazowy inwerter, jednofazowy. Czyli mam tylko jedną fazę podłączoną i czerwony, biały, czerwony, żółty. Tutaj podobnie, jedna faza, biały, czerwony, żółty do drugiego silnika. Jeśli będę chciał zmienić kierunek pracy, w sensie, że na przykład wschód w moim przypadku konfiguracji, gdzieś tam będę miał odwrotnie położoną tą, no to zależy od tego, w jaki sposób to sobie skonstruowałem, to ja zmieniam kierunek, zmieniając te przewody. Czyli powiedzmy, że zamiast X5 podłączam wschód, no to ja sobie do, tutaj akurat mam zachód, tak? Do X5 podpiąłem zachód i ten kierunek mi się nie zgadza, przekładam tylko te przewody. Nic więcej nie robię, jeśli chodzi o kierunki. Przekładanie tych przewodów nie zmienia kierunku w silniku, tylko tutaj sygnałami możemy pracować.